Wielkość miasta, jego zaludnienie, jego potencjał ekonomiczny, a przede wszystkim ludnościowy, nie jest gwarantem wysokich lotów drużyn piłkarskich. Na Limanowszczyźnie tak właśnie jest, że im mniejszy zakątek tego cudownego, tej cudownej krainy, tym ambicje, aspiracje i skuteczność w działaniu działaczy piłkarskich jest większa. Ale zapytam o Puchar Polski, czy klub w tym barku będzie grał w centralnym klubie? Na to pytanie nie jestem w stanie dać wiążącej odpowiedzi. Mogę tylko powiedzieć to, co Małopolski Związek Piłki Nożnej zamierza zrobić i to, co już zrobił. Odwołaliśmy się do zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego obrady odbędą się 10 lipca. Piszemy także prośbę do prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego, który jest patronem Pucharu Polski i w jego patronacie upatrujemy urzeczywistnienie się tego nadrzędnego hasła, które towarzyszy piłkarskiemu Pucharowi Polski, że jest to najbardziej masowa impreza, w której uczestniczą wszystkie drużyny piłkarskie w Polsce. Ten cytat po to podkreślam wężykiem, że działacze PZPN-u powinni wyciągnąć z tego praktyczny wniosek, a nie tworzyć biurokratyczne, formalistyczne przeszkody w tym, aby ci znakomici chłopcy z KS Tymbark mieli zaprzepaścić swój zwycięski marsz w 9 odsłonach eliminacji szczebla wojewódzkiego, a wcześniej okręgowego. Ja osobiście, jako prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, jutro wysyłam listy mailowe do wszystkich 18 członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym do prezesa Bońka, którym odwołam się do poczucia odpowiedzialności za losy wszystkich klubów w Polsce i spróbuję wyperswadować moim kolegom, że 3-dniowa zwłoka, która nie wynikła z czyichś zaniedbań albo z czyichś fanaberii, tylko wynikła z prostej, oczywistej przyczyny, jaką były warunki przyrodnicze tej wiosny w województwie małopolskim, kiedy musieliśmy najpierw 4 kolejki rozgrywkowe przełożyć i do tego stopnia spiętrzyło to terminarz rozgrywek w poszczególnych ligach, w poszczególnych klasach, że doszło do pożałowania godnego spiętrzenia kalendarza rozgrywek do tego stopnia, że niektóre drużyny musiały grać co 2 dni. Czyli prawdziwe są pogłoski o pana konflikcie z prezesem Bońkiem? Konflikt to jest za wielkie słowo. Nie ma między nami moim zdaniem jakichś wrogich relacji. Zachowujemy się jak dżentelmeni, spieramy się jak dżentelmeni. Faktem jest jednak, że projekt statutu, który zaproponowali koledzy z Polskiego Związku Piłki Nożnej na przyszłość, w żadnym przypadku nie mógł być zaakceptowany przez delegację Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, raz z tego tytułu, że odbierało się nam pewną liczbę mandatów zjazdowych, po drugie depresjonowało się znaczenie największych regionalnych związków piłki nożnej, co działało ewidentnie na szkodę naszych interesów, a jako najsilniejszy związek w tym kraju, posiadający 73 tysiące piłkarzy,
grubo, grubo wyprzedzający pozostałe regiony, mające 840 klubów, a więc tak samo wyprzedzające inne regiony w kraju i mające aż 10 zespołów w centralnych rozgrywkach, już nie wspomnę o tym, że Krakowski Związek Piłki Nożnej był założycielem PZPN-u, w związku z tym rozumie pani, że nie mogliśmy się jako delegacja Małopolski zachować inaczej, jak proponować odrzucenie tego projektu statutu, co też się stało, a co wywołało daleko idące podenerwowanie prezesa Bońka. Ale myślę, że jeśli się spokojnie prześpi i analitycznie, pogłębiony sposób podejdzie do litery i ducha tego dokumentu, który rekomendował, zrozumie, że popełnił błąd.